Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale przedstawię wam 5 ciekawostek o serialu LEGO Chima, tak więc ja jestem Leszek Kamila i zapraszam was do oglądania. A dlaczego taki odcinek? No bo ostatnio po prostu oglądałem sobie cały serial LEGO Chima od nowa i pomyślałem, że trzeba by zrobić jakiś odcineczek właśnie o tej serii. No i dobrze, no... Pierwsza ciekawostka. Tak naprawdę wszystkie wydarzenia w Chimie zostały spowodowane przez Lawala, no bo w pierwszej części jego przyjaźń z Kragerem była głównym motywem. W drugim natomiast sezonie, tutaj będzie spoiler, ale Lawal wrzucił kulę Chi do tego wąwozu, czy czegoś tam, tej takiej dużej dziury, no i tam Skorm właśnie jako taki normalny... to nie był Skarabeusz. Nie wiem, jak to się znowu nazywało, ale takie ogólnie... Jako jeszcze nieprzekształcony ten... Nieprzekształcone stworzenie dzięki Chi. No i właśnie on to wziął i potem stał się takim typem, takim dużym, jak inni. No wiecie, o co mi chodzi. Staje się po prostu osobnym plemieniem, tak? Tych skorpionów. O, takie właśnie, no, o to mi chodziło. Potem Skorm dostał od Lawala Chi, które znowu przez Skorma, tak naprawdę przez Lawala, który dał temu Skormowi Chi. Zdarzyły się wydarzenia w trzecim sezonie, czyli powrócili lodowi wołowcy. Tak jest. Tak więc wszystkie trzy sezony oparły się na tym, że Lawal wszystko coś sknocił. Druga natomiast ciekawostka dotyczy tego, że tak naprawdę serial LEGO Chima i LEGO Ninjago są bardzo ze sobą powiązane. A dlaczego? No to właśnie o tym jest ten podpunkt. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że w jednym z seriali, znaczy w jednym sezonów LEGO Ninjago, Lloyd oraz Moro się oczywiście bili, to był sezon piąty z tymi duchami i tak dalej, ten ghostowy, czy tam jak zwał. I ogólnie oni potem ze sobą walczyli i Lloyd albo Moro, bo już teraz nie pamiętam, chyba Moro, użyli wielkiego kryształu, no i przenieśli się do krainy Chima z jednego z wydarzenia, które naprawdę w Chimie był. I fajnie, taka ciekawostka na pewno jest fajna. Zresztą zobaczcie sami, jak Lloyd i Moro przenoszą się do świata Chimy. Hey, where do you guys come from? Natomiast trzecia ciekawostka to nie tyle to ciekawostka, tylko po prostu moja sugestia, że tak naprawdę LEGO Ninjago troszkę zgapiło od Chimy pomysł na 11 sezon, gdyż aczkolwiek, ponieważ bo tam też w Chimie był ogień i lód, a w 11 sezonie było tego ognia i lodu tak dużo, że te zestawy, na początku tego nie mówiłem, a zestawy naprawdę mi się bardzo kojarzyły z Chimą, z właśnie ostatnim sezonem Chimy i naprawdę miałem takie skojarzenia. Czwarta ciekawostka. Istnieje zestaw z LEGO Chima, który teraz właśnie widzicie na ekranie. Jest to zestaw posiadający wszystkie zestawy z trzeciego sezonu Chimy z obydwu fal. No bo mamy pierwszą i drugą falę. W pierwszej ogólnie oni tam walczą tylko, a w drugiej zdobywają te ogniste uprzęże, ogniste skrzydła. No i wszystkie zestawy w jednym zestawie. Jest ich naprawdę dużo i teraz możecie to zobaczyć. Wiele osób myślało, że to fake, ale to ten zestaw został oficjalnie potwierdzony przez firmę LEGO. No i największa ciekawostka w dzisiejszym odcinku. I to jest tak, znowu takie moje przypuszczenie. Za chwileczkę zobaczycie końcówkę, ostatnią scenę, jaką kiedykolwiek zobaczyliśmy z LEGO Chimy. Ale właśnie teraz wam troszeczkę o niej opowiem. No bo oni wygrywają, Lawal i Krager stoją sobie na tej... Lawal, Krager i ogólnie wszyscy przedstawiciele plemion, też Tygrys, ten Tormak i Layera. Wszyscy sobie stoją na tej górce Kawora i sobie tam gadają, że Lawal mówi, że widzi legendy Chima, no i ogólnie to się potem przesuwa. Jakby pokazują się wszystkie miejsca, które widzieliśmy w Chimie w pierwszym, drugim i trzecim sezonie. Mamy też krainy zewnętrzne właśnie, mamy kilka innych rzeczy. No i potem mamy takie zbliżenie z krain zewnętrznych na resztę świata Chimy. I teraz pytanie, czy to jest reszta świata Chimy, czy coś innego? No bo jakby, kurde, to wyglądało jak dla mnie, to się nadaje na osobny odcinek, napiszcie, czy chcielibyście takie coś. Ale jak dla mnie, to wygląda jakby było, jakby były kilka właśnie tych, jak to się nazywa? Kilka, no jak to powiedzieć? No bo
Krain, o tak, krain. No bo mieliśmy taką dużą planetkę właśnie Chimę. I tam z boku, jakby, jak się przyjrzymy, widać taki zamek, który mi się bardzo kojarzy z tym zamkiem z Legendarnego Mówi, ale oczywiście to było coś innego, nie dotyczące serialu. Ale to może być jedna z 16 krain i może to być właśnie pokazane, że jest to jedna z 16 krain również z Lego Ninjago i no to jest dosyć prawdopodobnie, zresztą zobaczcie sami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz oddaniu dzwoneczka, by być na bieżąco z każdymi moimi nowymi filmami. Piszcie w komentarzu, czy chcielibyście właśnie odcinek dotyczący tego, co powiedziałam w piątym podpunkcie, czyli tego, czym naprawdę jest scena i dotyczący całej tej sceny. Jeżeli tak, no to napiszcie mi po prostu w komentarzu, a ja się z Wami żegnam. Dzięki i cześć.